Witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na kolejny gameplay. Tym razem, jak widzicie, Final Fantasy XVI. Końcówka gry, tak naprawdę jestem przed jakby finałową walką z bossem. Kolejne zadania poboczne. Także zobaczymy sobie, chcę wam pokazać po prostu jak gra wygląda. Mniej więcej o co tutaj chodzi. Oczywiście bez spoilerów, to ma być taki poglądowy gameplay. Oczywiście grę omówimy sobie w podcaście na nagraniu, a tutaj po prostu taka poglądowa rozgrywka, mniej więcej o co tutaj chodzi. Pierwszy raz w historii w ogóle Final Fantasy jest jakby przetłumaczone na język polski. Oficjalnie wersja kinowa, także tu jesteśmy akurat przy zadaniu pobocznym. Zobaczymy sobie, to jest mapa Republika Dalmeki, czyli taka jedna z lokacji. Także nie jest to otwarty świat, jak widzicie, to są takie lokacje, powiedzmy, no dosyć spore. Jest tutaj co na pewno robić. Także to jest tylko jedna z nich. Tutaj mamy, widzimy powrót do genezy. To jest główne zadanie na czerwono. Teraz wam pokażę mapę świata. Także widzimy tutaj gospoda Dalmilu. Cicha pustynna gospoda, której znużeni wędrowcy mogą odpocząć i skorzystać z uprzejmości tutejszego gospodarza. No jak widzicie, to jest mapa świata i to są inne miejscówki. Także jest tego sporo. To się odkrywa oczywiście z czasem, z progresem fabuły. Także jak mówię, no nie jest to może open world, przenosimy się po prostu szybką podróżą. Tutaj mamy właśnie... tu jeszcze trafiamy jakby na inną wyspę i tak dalej. Także tutaj w lewym dolnym rogu możecie sobie zobaczyć te nazwy tych miejscówek. No oczywiście tutaj nie wszystko da się pokazać, bo byśmy tutaj nie wiadomo ile musieli tego nagrywać. A tutaj zadanie główne, czyli no tak naprawdę to już jest końcówka. W tej chwili konsola pokazuje mi 97% ukończenia. Mam tam bodajże w tym momencie około 60 godzin, także robię naprawdę wszystkie zadania poboczne. Wszystko tak naprawdę, co się da zrobić w tej grze, no raczej platyny mi się nie uda tutaj zrobić, bo jest tam dużo, dużo takich wyzwań, jakby pucharków związanych z walką, z jakimiś takimi czarami i tak dalej. No ale dosyć, jeżeli chodzi o te zadania główne, poboczne, tu tak naprawdę się gra zaczynała. To były pierwsze lokacje, może mieliście okazję już grać, skończyć, graliście w demo, także to były pierwsze lokacje, także no tutaj jest, jak widzicie, tego sporo. No i tutaj główna kryjówka, gdzie też mamy kowala, mamy różne sklepy i tak dalej, upgrade'y, swoją komnatę z jakimiś rzeczami, listami, NPC i tak dalej, także. Tutaj widzicie na górze ten baner, no to właśnie jesteśmy na mapie. Potem następną zakładką jest dziennik, czy tutaj są właśnie aktywne zadania. Także zobaczcie, ile mam pobocznych zadań i zadanie główne. A tutaj już są zadania z głównego wątku fabularnego ukończone, także jest tego trochę. Tych zadań w głównej fabule około 70 ma być, plus jeszcze poboczne. No, także widzicie, grania jest. To są zadania na zielono, to są te questy, które były questami pobocznymi. Także widzicie, ile tego już jest, ile tego tutaj ukończyłem. No ale jeszcze, jak mówię, 97% gry, także jeszcze kawałek został. Tutaj przedmioty, czyli mikstury, powiększyłem sobie maksymalnie tą moją jakby torbę. To też się wykonuje zadaniami pobocznymi, czyli teraz mogę mieć 8 mniejszych, 5 dużych. Tu takie upgrade'y oczywiście, eliksiry i tak dalej. Tu jeszcze przedmioty do craftingu, do tworzenia broni. No i tam jest oczywiście mój poziom doświadczenia, 45, jak widzicie, pasek życia, atrybuty, czyli tutaj są moje statystyki, jak to w grach RPG, tu oczywiście nasz kompan,
do pomocy. Mamy takiego wilka, pieska, także tak to wygląda. No i tutaj te nasze ikony tak zwane, czyli to, co w finalach jest też bardzo ważne. Kiedyś to się nazywało Guardiansi, różne to nazwy, zależy od której części. Właśnie tutaj mamy wyposażenie i ikony. Ja już mam je wszystkie. Tutaj można mieć trzy naraz aktywne. Można je sobie tutaj zmienić na inne. Także jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? Siedem, osiem. Także tak to się prezentuje. No i tutaj wyposażenie, oczywiście miecze. To wszystko jest też opisane statystykami i tak dalej. Pas taki, to jest taki, no tak jest podzielone. Tu nie ma jakby zbroi, tylko to są takie pasy. I takie jakby bransoletki, karwasze, no tak zwane, czyli buty można powiedzieć, no takie jakieś opaski i trzy różne takie medaliony. Czyli nie ma tego za dużo, no jest trochę kombinowania, trochę upgrade'ów, trochę tworzenia, ulepszania. No i tutaj zdolności, czyli punkty zdolności, jak widzicie, główne drzewko, umiejętności, tutaj mamy wszystko jakby na maksa. A to są te główne ikony, także jest ich 7, jak widzicie. Ifrit. Tutaj od wiatru, od błyskawic, tak. Tu jest tytan, tu jest jakby. To te nazwy były oczywiście Shiva i tak dalej, woda. No te wszystkie nasze żywioły. Tutaj jest Odyn. Tu jest Shiva, tutaj mamy Bahamuta, tutaj mamy Tytana, tak, z nazwy Ramuh, Garuda i tutaj główny Feniks. No i tutaj system, czyli opcje i tak dalej, także graficznie gra naprawdę wygląda bardzo dobrze. Wydajność gry, oprawa graficzna. No i można zmienić na klatkaż, także rozmycie w ruchu jest wyłączone, no udźwiękowienie, no ale mówię, no fajnie, że to jest jakby tutaj opcja odpada i jakiś tam dodatkowy miecz, który był gdzieś tam dodany w dodatkach. Dobra, no to tak mniej więcej to wygląda. Tu może taka pustynna, nieciekawa lokacja, ale no zobaczymy, co tutaj na przykład ma nasza handlarka. Także widzimy nasz miecz w użyciu, Ragnarok. No, czyli ona nie, na pewno nie będzie mieć w tym momencie jakby nic lepszego. Możemy sobie tylko coś tutaj zobaczyć, co ona ma. To są takie akcesoria właśnie do tych naszych czarów, rzeczy do tworzenia i takie orkiestrowe utwory, które są, można powiedzieć, no możemy sobie nawet kupić, skoro nie mamy, to jest to dosyć drogie, no jest jeszcze trofeum za zebranie tych właśnie ciekawostek, czyli tych utworów takich do naszej kryjówki. No i tu możemy sprzedać, mam takie rzeczy, które wypadają jakieś tam z potworów, czyli takie, można powiedzieć, jakieś śmieci, nasz runiczny pas, który już nam nie będzie potrzebny, nasze półksiężyce, jakieś właśnie te bransoletki. No tych rzeczy raczej się nie sprzedaje, bo to jest kombinowanie. No i dobra. Także zobaczymy, o co tutaj chodzi z tym zadaniem pobocznym. Lord Ferda. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they wouldn't listen. They've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil. You only have to ask. I appreciate it. Sid, Ferda! I've been looking for you everywhere. Victor, I thought you'd left. I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. No, także jak widzieliście, no twarze może nie za specjalnie wyglądają. To też wszystko zależy tutaj od oświetlenia. Są miejscówki, które i momenty, gdzie jest, po prostu grafika zachwyca.
ale są takie momenty też, że to jest takie dosyć mocno średnie, tak? And they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. It's you who should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far, far away! Run! Just go, bearer! Yeah. No to gościu dostaje kamieniami, no takie zadanie. Widzicie, taki też poszli. Ta część jest taka trochę, można powiedzieć, no ona jest dosyć na poważnie, no jest, no. Ona jest od 18 lat. Czyli są poważne tematy, są przekleństwa, są różne takie sytuacje, dosyć gra, można powiedzieć. Jakby, no, taka fabularnie i tego, to taka z tych części, można powiedzieć, nowożytnych finali, taka dosyć mocna, ciekawa fabuła. And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day, every day making sure things run smoothly around here? And none of you ever say thank you. Może przyspieszymy dialogi, jeżeli się da. But did Lubor ever complain? Nie można tego skipować. Does he ever stop smiling? No, to dzieciaki bronią tego gościa. And you act like he doesn't even exist. No takie klimaty, widzicie, Bliskiego Wschodu. Tutaj to też wiadomo, jakie mamy czasy obecnie na świecie. Także tutaj jakby jest jakby takie średniowiecze pomieszane z fantazy, tak jak mówiłem, trochę gry o tron i tak dalej, ta cała intryga, ale też są takie klimaty, że no jakby trzeba jakby, no wiadomo, co mamy, trzeba jakby przypodobać się wszystkim, można tak powiedzieć, tak? Że jednak te rejony i jakby takie europejskie klimaty, ale też Bliski Wschód, czy jakaś Afryka, czy... Także no takie czasy, tak? No. To samo mamy w serialach, czy to Netflix, czy inne, czy w grach. No widać, że to po prostu ma wpływ na całe różne dziedziny naszego życia, tak? No tu charakterystyczna muzyczka, jak słyszycie w tle, taka finalowa, to każdy to kojarzy pewnie. Są smaczki oczywiście dla fanów, tak, do poprzednich części. No wiadomo, że każda część Final Fantasy jest inna, jest o czymś innym. Teraz oczywiście czekamy na Final Fantasy VII Rebirth, czyli na ten remake 2, można powiedzieć. Także... Tutaj trochę przyspieszymy, bo widzę, że oni troszeczkę przynudzają. The town guard will muster at the north forces will provide men to serve as scouts and messengers, and as soon as it has been, Conrad, can I count? Always. I leave the selection and coordination of the command of our men in your... Consider it done. As you wish.
Natalie, I would ask that you and your people have the... And tell the merchants not to waste time. As long as we survive, it doesn't matter what trinkets we might lose. Our riches can be regained. And if anyone doubts that... Very well. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? I would like you to travel to the home of our main host is most likely still there. A little gardening. I doubt it. I have a feeling... Luckily, so am I. So you are. All right, then. We all know what we have to do. Now it's simply a matter of doing it. No tak, no większość tych questów to jest tam iść kogoś zabić, coś przynieść. No jest kilka ciekawych z tych pobocznych. Takie są też podzielone jakby na części. Było wcześniej kilka ciekawych, no ale większość to jest wiadomo, iść tam coś zabić, kogoś przynieść coś i tak dalej. Także no tutaj może sobie, dobra, to na razie zobaczymy jeszcze. Tutaj jest właśnie ta szybka podróż, czyli zobaczymy, tu jest kolejne zadanie. Zobaczymy coś, o co tutaj chodzi. Bo tutaj mamy jakby, a nie, tutaj jest sklep, czyli tu się nie możemy przenieść, czyli naprawdę byśmy musieli gdzieś z buta uderzyć. Tutaj coś może zobaczymy, coś tutaj jest nowego u handlarza, także zobaczymy. Przeniesiemy się szybko, żeby trochę zobaczyć może inną miejscówkę. Tu jest nasz Togal, czyli nasz piesek. Można go tutaj, widzicie, pogłaskać. Dobrze. Rzucić mu snaka. Dobra, to są te portale do przenoszenia się. Także zobaczymy, czy my dobrze idziemy. Tu jest... aha, czyli dobrze, ale mieliśmy jeszcze zobaczyć, co ma... Czy coś ciekawego jest do kupienia tutaj. To jest ta ikonka żółta, to zawsze... Zawsze coś niby jest nowego, tak, ale może to być, o, no to jest chyba właśnie o to chodziło, tak, to, że nic specjalnego, dobra. Tutaj widzimy czekobosa w zagrodzie, no i my jako nasza postać, tutaj chyba się jeszcze nie da, bo musimy jakby wyjść na taki bardziej otwarty teren, także zaraz sobie wyjdziemy. No i tutaj jak przechodzimy, to oni też tam coś gadają, komentują, widzicie też, to jest podpisane. Tutaj wiadomo też pod kątem fabuły, to ten świat się zmienia, to widzimy taki wielki wyłom, taki teraz, taki można powiedzieć staw. No ale to wszystko jest fabularnie, te takie pozostałości po jakichś cywilizacjach. No i nasz bohater, widzicie, no to jest na pewno tutaj no taki final idzie w stronę, no wiadomo, no taki trochę, można powiedzieć, asasyn, trochę wiedźmin, to się też wiadomo zmienia, no to już nie jest to samo, co można powiedzieć z turowymi walkami, widzicie, o, tutaj są przeciwnicy, no i zaczynamy walkę, czyli walka w stylu Devil May Cry, można powiedzieć, bo tu jest naprawdę, tu się tyle dzieje i to jest takie szybkie, że po prostu czasami to jest taki chaos, nawet nie wiadomo gdzie patrzeć i tak dalej. No i tutaj możemy wcisnąć, widzicie, to są te ataki, możemy je używać. Te cztery, te takie paski na pomarańczowo, to odpalamy specjalną zdolność, jesteśmy wtedy tacy naładowani. Na Ifrita, tego Feniksa, no to te ikony to się odpalają, no ale to jest bardziej takie wszystko narzucone, tak, to my tak jakby nie odpalamy, tylko są walki z bossami, które fabularnie nas jakby tak, no wiadomo, się przemieniamy, tak? No tutaj nas zauważyli, ale walka nie jest jakaś obowiązkowa, możemy sobie tam przebiec. Tu są właśnie ta niebieski ognik, to jest coś do podniesienia, czyli to mogą być pieniądze, może to być jakiś tam rzecz do ekwipunku. No czy po prostu jakaś znajdźka, tak? No tak to mniej więcej to wygląda. No i tutaj przytrzymując R3 wołamy sobie Chocobosa, czyli tak jakby konia w innych grach, tak wygląda nasz Chocobo, także tu ma taką zbroję specjalną, także bardzo fajnie też to graficznie wygląda. Czyli taki rycerz po prostu, można powiedzieć, na Chocobo. No i takie szybsze poruszanie się niż na nogach, no nie jest to może dużo szybsze, no ale jest, tak? No jest takie forma takiego konia, też wiadomo.
Tutaj widzicie galopu i przyhamuł i R2, L2, czyli hamulec i gaz. No i tutaj wiadomo, jak fabularne zadanie, no to musimy zsiąść, żeby porozmawiać. No ale widzicie, te czekobosy też są dostępne, są jakieś tam też nawet złe wersje, że możemy z nimi walczyć na jakichś tam właśnie przypadkowych terenach. Gdzieś tam nas mogą zaatakować, no ale takie wiadomo, no czekobo raczej. To jest taki element Final Fantasy, który się powtarza w każdej części tak naprawdę. No i tu wiadomo, no quest, ktoś tam. Kolejna walka, widzimy uzbrojona ekipa. Także zobaczymy, co tu oni mają do zaoferowania, no ale raczej chyba niewiele. Widzicie, jak to działa, jakie to jest szybkie. Mają level tam powiedzmy dosyć konkretny, no ale my jesteśmy już na tym etapie na tyle mocni. To jest ta specjalna zdolność, która widzicie, robimy po prostu tutaj masakrę. To jeszcze nie był Akon, to jest takie po prostu aktywowane. Ja też dzięki temu naszyjnikowi, że mam go teraz założony, to mogę to odpalić po prostu kwadratem. No i widzicie, ile to wrogowie pokonani, także... No tutaj już trzeba tak naprawdę iść, no to już idziemy jak przecinak, bo to już nie ma się co tutaj partolić, to jest już bardzo zaawansowany etap gry, no tak jak mówię, no końcówka sama tak naprawdę. To już jest tak naprawdę z fabuły, to będzie jeden z ostatnich questów i finałowy boss, także już niedługo właśnie. Być może dzisiaj, może teraz jak to nagrywam, no opublikowane to będzie jeszcze nie wiem kiedy, ale troszeczkę musimy też przyspieszyć, bo tego się troszeczkę nazbierało, oczywiście unboxingi jeszcze różne czekają. Powoli też z podcastem zbliżamy się do 300 odcinka, no jeszcze to wiadomo, że to potrwa i to na pewno nie w tym roku, ale być może uda nam się to jakoś tam trochę przyspieszyć, no i oczywiście jakieś też zmiany planujemy, tak, żeby trochę to może bardziej właśnie też ruszyło na YouTubie, coś, jakieś nowe pomysły, no trzeba coś, no nie można stać w miejscu, oczywiście trzeba się jakoś tam rozwijać. Oczywiście to jest dalej hobby i tak dalej z nagrywaniem, tak mówię, to 10 lat już to trwa i dalej nas to jakby no, kręci, interesuje, chcemy to dalej robić, także pojawiają się jakieś nowe pomysły. No ale też chodzi też o to, żeby coś może trochę ten YouTube też rozbujać bardziej. No ale to jeszcze jest na razie ten rok, to jest taki, pewne rzeczy się muszą jakby ustabilizować i jakby od nowego roku można powiedzieć, czy bliżej właśnie tego 300 odcinka, bo zawsze takie zmiany były jakby na podlogu czy na stronie właśnie. Na setny odcinek, na 200. Także... No dużo się tu akurat w tym queście gadki trafiło. No, no tak. Ja tu troszeczkę przyspieszam te dialogi, bo to byśmy teraz tutaj lekko przysnęli, także mimo tak, że dosyć taka może tam ciekawsza opowiastka, ale mówię, to jest samych tutaj scenek jakby filmików w tej części to jest 11 godzin, także widzicie, no gra jest dosyć naprawdę rozbudowana, no mówię, to tą fabułę to sobie można jakieś przelecieć i tam, że podobno w jakieś tam, no nie wiem, powiedzmy, że te 40 godzin można skończyć, tak mniej więcej, no ale z tymi zadaniami pobocznymi to jest naprawdę, no. To jest naprawdę tego dużo więcej.
No, także to nie jest jeszcze koniec, tak? I tu jest jeszcze dalsza część jakby tego zadania. Także zobaczymy, jeszcze się przeniesiemy może do tego obelisku. Tu jest taka jakby też miejscówka, takie jakby miasto w takiej dolinie. Widzicie? Tutaj też ktoś coś może ma do sprzedania ciekawego, Here, zobaczymy. take a look at my wares. No, także z broni to raczej nie. Standardowo. No, tylko z tych takich właśnie medalionów, tak? No i z tych ciekawostek ewentualnie, no ale to tu Come again. od niego akurat już mam kupione, tak? No i tutaj jest zadanie, które gdzieś tam było już aktywowane pewnie. Zobaczymy, co oni Your mają do Grace, powiedzenia. my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found Tutaj, a letter from father. o, dobra, to mamy Yes, 26 I have it minut. here. To jest oczywiście brat głównego bohatera, także no, będziecie grać, czy If you graliście, would do us the honor, my lord. to wiecie, o co chodzi mniej więcej. No i tu dostaliśmy list. Że naprawdę dużo takich wątków, intryg, no to cała encyklopedia, te kto, z kim, gdzie, powiązania rodzinne, Inheritance. mapy, co się It would seem wydarzyło, the letter which jakby Duke penned this missive na shortly przestrzeni before lat his w tym passing, świecie i tak dalej, the bo day to before he też left for jest Phoenix tam Gate. What are parę these dni później, plans parę he spoke miesięcy of? później, nawet parę His lat później, plans for także the to wszystko duchy, your jest grace. bardzo, Your bardzo to father lore jest entrusted them to my predecessor, rozbudowane. the former bearer of the burning quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new unit with the blight spreading ever more widely across the Twins. He wished to see men and bearers treated as equals. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless, nor would he have entrusted his those who would have stood with you. It's a No dobra, pity no. only they are still with us. Tis true that those most loyal, but one at least remains. And she. What do you mean? Mayhap it is better Ten that she angielski is, dubbing after jest całkiem all, okej. the duties entrusted to me by my No i predecessor, to and też where is this za plus woman? za to, że She wreszcie. awaits you in the archive, your grace. Oczywiście przy Thank you, takiej Cyril. rozbudowanej historii to jest nawet dobrze, że jest Shall ta we then? polska wersja kinowa. No dobra, to teraz może zobaczymy, co tu dalej, ale chyba się przeniesiemy w inny rejon, żeby coś pokazać innego. Tutaj są tu jakieś kolejne zadanie i kolejne, także otworzymy sobie mapę świata. Jesteśmy tutaj. Tu jest dosyć podobna miejscówka, bo to są te podobne tereny. Tu jest znowu pustynia, doki, port. No to może do tego portu zobaczymy, czy tutaj ten port był dosyć ciekawy. To taka miejscówka w nocy była. Nie wiem, czy to tak jakby się ta pora dnia nie zmienia dynamicznie. No nie, no teraz jest akurat jakiś taki niby dzień, niby jakiś taki, ciężko powiedzieć. Widzimy. No i tak mniej więcej to wygląda. Czyli widzimy, no każda z tych miejscówek, gdzie się nie przeniesiemy, to niby, tak mówiłem, no nie jest otwarty świat. Są korytarze, widzicie, są tunele i tak dalej, no ale jest to dosyć rozbudowane. No to nie jest takie też hop-siup, że sobie gdzieś, no są te punkty, widzicie, szybkiej podróży, ale no ale to też nie jest tak, że to, no jest tego chodzenia, tak, no, no czy tego jeżdżenia na tym czekobosie, czy przenoszenia się między miejscówkami, bo też widzieliście, ile tego było. No tutaj dosyć ciekawy quest, bo tutaj chyba mamy gdzieś popłynąć, tak to zobaczymy sobie. Już był jeden, taka poboczna misja związana z tym właśnie, Still here.
naszym towarzyszem, tym pieskiem. That's more than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. No to jednak co piesek płynie. Being serious. You two go on without me. I doubt that boat will hold a third. If you're sure, we won't be long. Wiadomo, że ten główny wątek jest dużo ciekawszy i tam się wiele dzieje i tak dalej, no ale to wiadomo, no tutaj bez spoilerów i teraz finałowa walka z bossem, jak tam się włączy jakaś cutscenka, która może trwać, nie wiem, 40 minut, to no to wiadomo, że to nie o to chodzi. Jakby tutaj bardziej tak pokazać mniej więcej, o co tu no, jak ta gra wygląda, tak? No akurat trafiliśmy na taki quest, no. Tutaj też nie będę specjalnie czegoś tam na siłę robił, żeby... Także tu się przypłynęliśmy, to łódką powiedzmy, no... Łódka już stoi zacumowana, zobaczymy na mapie, widzimy, to jest miejscówka zupełnie inna. Taki kawałeczek. I tutaj nie byliśmy, tak? To jest związane z questem. Tu jest jakaś chatka. To jakieś wspominki, może jak oni byli mali, coś takiego, no ciężko powiedzieć, tak, bo... Coś taki motyw właśnie trochę z Gry o Tron, że każdy ma swojego jakby wilka, czy... Doma gdzieś... No właśnie. No. Ale też dobrze, bo to taki dosyć, mówię, w tej części jest taki ciężki, dorosły klimat jakby z tego głównego wątku, a tutaj takie niektóre te questy poboczne właśnie tak trochę rozluźniają atmosferę, tak trochę właśnie takie na jakieś takie nostalgie i tak dalej, także... O, jedziemy, jak byli młodzi, tak? Coming here helped me to forget who I was, or wasn't. Prince, Shield, son his mother could love. Had I been any one of those things, perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. No to właśnie z głównego wątku motyw fabularny, tak? Coś tam się stało na początku i on chyba uratował te rzeczy, powiedzmy, i przyniósł. You never stopped looking for me, did you, boy? Tylko, że to jest wyspa, no to trochę się może to gryzie, ale... Thank you, Togo. For never giving up. Mm-hmm. For never forgetting. Także widzimy, no główny bohater, jakby ten cały jego strój tego, no to mówię, twarz, włosy, detale, to jest wszystko okej, tak, no może to nie jest jakiś super poziom i nie wiadomo jakie osiągnięcie, jeżeli chodzi o PS5, ale jeśli chodzi o te walki ikonów, no to tam już jest, to naprawdę robi wrażenie, udźwiękowienie graficznie, to tam wtedy jest zadyma i PlayStation 5 wchodzi naprawdę na wysokie obroty. All right. I'm coming. No zobaczymy, co tutaj jeszcze, żeby może dokończyć tego questa. O co to chodzi, no taka po prostu misja. No ale widzimy, trawa. Tutaj jak było, to możemy zobaczyć, pokażę wam, przełączymy się na ten tryb, jakby, jeżeli chodzi o...
Oprawa graficzna, no to przełączymy się, tylko nie wiem, czy ona nam się coś, żeby się nie zresetowało na klatkaż, tak? Także teraz jest, teraz widzicie, jest 60 klatek. No i tak po prostu, ja wiem, wcale ta gra nie wygląda gorzej, tak? No, detale, moim zdaniem, oprawa jest taka sama, jak była. No być może przy walkach ikonów czy coś się trochę zmienia. Ja grałem jakby w tym trybie graficznym. No jest takie jakby lekkie, troszeczkę dalszy plan, może bardziej rozmyty czy coś, ale ja wiem. Całkiem to fajnie dalej się prezentuje. Fajna, fajna panorama, fajny widok. People always talk about the importance of putting the past behind you. No trochę jakby na tym jego chyba ubraniu spadło, no bo wiadomo, że spadła rozdzielczość, bo wiadomo, że to są... Jest dużo, dużo scenek przerwnikowych właśnie na silniku gry, no bo ta grafika już na to pozwala, są oczywiście tam CGI-e. No i ukończono zadanie, czyli mamy... Dostajemy doświadczenie, dostajemy tam jakąś kasę i tak dalej, jakieś przedmioty. To zwiększa siłę ataku naszego psa. No i ozdoba, to są takie też rzeczy, które mamy w swojej kryjówce wspominkowe właśnie, jakieś takie. Zebranie tych wszystkich ozdób też jest bodajże trofeum, także to jeżeli ktoś chce platynować, to... Sorry for the wait. We're ready. No ale tutaj widzimy, że trochę nam to jakby przy tej kolorystyce to nam spadło. Także mi to jakby nie robi tam większej różnicy i możemy sobie wrócić do tego ustawienia na oprawę graficzną, bardziej sfokusowanego. Tutaj może to za bardzo tego nie widać, ale, no, ale coś tam w tym jest. Tak? Tu to podniesiemy, nie będziemy może z nimi walczyć, bo... Także wracamy do głównej mapy i na przykład teraz powiedzmy przeniesiemy się tutaj do doków, żeby jeszcze zobaczyć mniej więcej co tutaj jest. Albo jeszcze, żeby wam pokazać, to może zupełnie gdzieś indziej się przeniesiemy. Na przykład co tutaj było za miejscówka Lost Wing albo... Tu jest taka twierdza, także może tutaj, taki dosyć duży, duży zamek. No bo tak standardowo właśnie też godzinka jakby tego gameplayu. To jest taka, widzimy, to już takie typowe średniowiecze. Momentami ta gra to nawet tak trochę to otwieranie drzwi niektóre, czy takie rzeczy, to tak trochę... Tam jest kolejna twierdza, także tam widzimy daleki horyzont dosyć. Także łąki, jakieś pola, także ta miejscówka się tak prezentuje, także też widzicie, że jest sporo terenu, to nie jest takie, że tylko jakby, no, tak mówię, no niby korytarze, ale, no, ale tereny są, no, to nie jest takie właśnie małe, jest to, co tutaj robić, tak, bo widzimy ten zamek i normalnie tam możemy dojść, to nie jest jakieś tam... tylko tło. Tak samo tutaj, no, twierdza, rynek przed zamkiem i po prostu coś tutaj jest, tak? Także tu jest jakiś quest, tu jest handlarz kolejny, możemy sobie zobaczyć, no akurat teraz taka pora dnia, teraz to niebo też jest tam fabularnie, to też jest uzasadnione, dlaczego to niebo jest takiego koloru. No to też pewnie się na tym samym skończy, że to jest tylko do tego wisiorka orkiestrowy przed burzą. No dobra, no kupmy go, no bo to i tak to jest czasy, niby to jest wszystko bardzo drogie. To już za bardzo, co tu możemy sprzedać? Coś tam zdobyliśmy po drodze, także sprzedajmy. No i tutaj zobaczymy, o co chodzi z tym questem. Gdzie to było na mapie? Tutaj nam pokazuje, tak? Bo... Także jest trochę tych zadań pobocznych.
Tutaj chodziło o tego rekruta bodajże. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, master. Please, just Sid. There are no masters here. Oh, of course. Thank you. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of it. I am. But I swore I'd face them. Just like them. Who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. No magic, no support, just one man and his it taught me what one man can do. No, and I've been training ever since. So that one day. Skipuję te dialogi, bo tego byśmy poczekali, nie wiadomo ile. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no. So what? You haven't even started yet. Now listen. Not far from here is an Imperial lookout, East Watch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it. Że mówię, te tereny i te niektóre twierdze to tak trochę przypomina jakieś Dark Soulsy, Demon Soulsy czasami. Wiadomo, że to inne klimaty i tego, ale ja bym wolał taką walkę. No ta walka jest taka za bardzo aż dynamiczna. Nie ma tu żadnej tak naprawdę taktyki. No i oczywiście tam zostawieniem czarów i tak dalej, ale czy ikonów, ale tak naprawdę no to jest taki trochę jeden wielki chaos, tak? No ja jestem zwolennikiem bardziej takiego, no tak to Square Enix poszło w tą stronę, no mamy takie czasy, no trudno, żeby też była ta walka taktyczna, że po jednym ruchu i czekanie i tak dalej, no ale bardziej taka trochę gra akcji z tego się zrobiła, RPG akcji. No ale no, jakoś tam się gra, tak? Bardziej to wiadomo, bardziej ta fabuła tutaj ciągnie tą grę, czy inne rzeczy, tak? Także to on sobie tutaj. No dobra, to jeszcze zobaczymy, ile nam tutaj czasu zostało. Także może jeszcze gdzieś się przeniesiemy, żeby coś innego jeszcze zobaczyć. Może tutaj, no bo mówię, tu mamy znowu jakieś, wszędzie mamy jakieś zadania poboczne, aktywne, tak? Chcę sobie to wyczyścić, właśnie te wszystkie zielone znaczki, żeby przystąpić już do tego finałowego spotkania z bossem i żeby mieć tak naprawdę zaliczone wszystkie zadania. Tu też fajna miejscówka, widzicie, klimatyczna, taka trochę gdzieś w jakichś taka zatoka gdzieś pod skałami, także tu też mamy jakieś zadania, no ale to jest właśnie to, jest ta sama jakby miejscówka, tylko dalej, tak, widzicie, że tu byliśmy wtedy, rozmawialiśmy, a teraz się przenieśliśmy tutaj, także to też nie jest tak, że to jest jakaś zupełnie nowa mapa i zobaczymy sobie tutaj, na przykład pójdziemy w głąb do tego zadania, porozmawiać na farmie z pewnym gościem, bo to już też mamy tutaj aktywne jakby, tak? No bo to można tak naprawdę, tu mamy aktywny jeden główny quest i trzy poboczne, ale jeżeli gdzieś tam trafimy, to się tak naprawdę automatycznie zmienia, tak? I to nie trzeba gdzieś tam wyszukiwać tego, gdzieś coś zmieniać. Tu takie jakieś, widzicie, winorośle, jakby takie coś bardziej pod jakieś Włochy, coś takiego, jakieś winnice, Francja, takie tereny, no. No ale ogólnie gra stoi takim, no wiadomo, że to jest fantazy, no ale to stoi takim trochę bardziej właśnie średniowieczem, tak? Tutaj mamy kolejny ten obelisk. Tutaj tak patrzę, czy jeszcze mamy coś do odkrycia. Tu jest jakiś kawałek przesmyku, bo być może tak, że jest tu na przykład wejdziemy, a tu jest znowu jakiś wielki teren. Także ja też nie mam jakby jeszcze całej mapy, można powiedzieć, odkrytej. Na razie sobie tutaj porozmawiamy z gościem, zobaczymy. Tu jest taka farma na wzgórzu u niego. Czy możemy sobie przez te jego winogrona przejść. Zobaczyć, o co mu tutaj, o co chodzi, tak? Zwiadowca. No ci ludzie tak trochę stoją, tak trochę nic nie robią, to tak trochę, no wiadomo, no może tam się dzieje, w innych grach więcej dzieje,
No widzicie, tu jakby ta pora dnia się tak trochę zmienia, to oświetlenie, no. Quentin. I have a proposal for you. Do you? Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Something tells me you'll be asking more of me than a cask of Gotand gold. Go on then. You'd have me convince the chiefs and chamberlains of the realm that they and do the one thing that has proved impossible for thousands. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. And you'd have me give up what the people of Lostwing are my family. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what they want you to speak for those who can't speak for themselves? If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons... It's not that. Then what is it? No trochę to twarze trzeba powiedzieć, no wiadomo, no tylko to tak naprawdę, to tak... You know that's not what I'm... Otoczenie to jeszcze okej, tak, ale mówię, te postacie to tak, no to spokojnie, powiedz, szwórka by to pociągnęła, no... Why turn your back on everyone else? Wiadomo, że to jest RPG, że tych postaci jest dużo, no ale tak oczy i tak dalej, no sami widzieliście to. No. Można było to lepiej zrobić, tak? A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat. So you'll join us. Field Marshal Havel will want to speak with you in person. I can arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That would be very much. I hear the roads are far from safe. Hopefully not for long. My uncle will want to know that his plan is taking shape. No, także tutaj, dobra, to co my tu jeszcze możemy zrobić? Tu jest jeszcze właśnie, to był ten zamek. Czyli tu się możemy czegoś dowiedzieć. O, jeszcze wrócimy na chwilę na mapę świata. No to właśnie pokażę wam może tą kryjówkę, tak? Nasza taka jakby baza wypadowa, po jakichś takich głównych questach tam wracamy, rozmawiamy. Także mniej więcej tak to wygląda, taka jest mapa tego wszystkiego. Tu jest ta nasza komnata, utwory muzyczne możemy sobie zmienić, przyjąć takie zadania z tablicy ogłoszeń. I bring good news. The Field Marshal has agreed to your plan. Of course he has. No i to jest właśnie kontynuacja. Kontynuacja tego questa sprzed chwili, tak? No wiadomo, jak to każdy tego typu, że jesteśmy takim trochę chłopcem na posyłki, przynieś, wynieś, pogadaj, wróć do mnie, zrób coś tam. No, nie jest to poziom na pewno questów pobocznych z Wiedźmina trzeciego, czy z Asasyna Valhalla, czy z Cyberpunka, no tam to wszystko było wiadomo dużo lepiej rozwiązane. Ale no, ale też się zdarzają ciekawe questy. You still haven't mentioned how we might manage the grain shortage. Oh, don't you worry, my boy. The seven high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little dużo jest takiej też polityki, takich negocjacji. Unexpected help. From who? Why, you, my boy. Rumor has it that you rescued the lady. It was more of a handful. Well, the old battle axe was soaked. She had a shipload of no, talents delivered to my widzimy, private doctor. To też jest trochę powiązane z głównym wątkiem. The parsimonious old crone's purse strings finally loosen. Dobra. I'm happy to hear it. Now, I must be getting back to join us there at your earliest convenience. Of course, uncle. Okay. No i widzimy tutaj takie pomieszczenie gdzieś w środku, no to już wygląda całkiem. You find another bloody road. I only have so many men, and I'm not about to. That is, unless you'd have them. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls.
my soldiers actually need their rations. Without any, they'll be dead even before you've sent them. If I may, perhaps I might suggest an alternative approach. Troszeczkę tutaj przyspieszam, bo to wiadomo, że dużo, jak widzicie, dużo jest tej gadki ogólnie w tych questach. Dużo też scenek przerywnikowych, tych właśnie tego oglądania jest dużo, tak? And once those who crowd the cities are fed, ferry the display. Ah, but I'm sure that you wish to continue your discussion. Two such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? I can't stand the man! Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal? How dare you? No ta, no to wiadomo. Fine! Upstanding! He calls himself Sid the Bloody... Once more unto the breach. No, to taka kłótnia z dwóch rodzin, tak wiadomo. Shall we begin again? What we seek here is not to create a new nation, nor to claim the throne. We wish simply to bring stability to the realm, and to do that we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is... There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. Też nie ma takiej swobody, bo jak jest jakiś zamek, no to też nie ma tak, że gdzieś tam chodzimy w środku po komnatach, no jest to fabularnie po prostu tak poprowadzone, że gdzie nam tam gra pozwoli, no ale nie ma tego jakby za dużo, jakby takiego wchodzenia do pomieszczeń, czy... No mówię, no to nie jest open world, tak, że idziemy gdzie chcemy. Citizens of Valisthea, I present to you the No dobra, no to tam się powiedzmy, że się dogadali. Well, my boy, the stage is set. That it is. This is the role you were born for. Now I ask only that we shall play our parts to the best of our abilities. The realm needs its Sir Crandall. And I want you to keep this signed accord. I will. No okej, no nie wiem, czy to już będzie koniec, koniec tego zadania. Także tutaj wpada nam do przedmioty i ozdoba kolejna do komnaty, tak? Także to nie jest jakby w formie jakiejś znajdzie, no to widzimy, no, to całkiem też woda się tutaj prezentuje, oświetlenie. Tutaj możemy wjechać windą na górę, tak? Także zobaczymy, co tam właśnie jest, jakiś list też w naszej, tej naszej kryjówce jakby. No wiadomo, jak to Final Fantasy, no ten świat jest taki czasami troszeczkę dziwny. Także zobaczymy, co tutaj jest w naszej... Tutaj właśnie są te utwory muzyczne, gdzie możemy sobie zmienić muzykę jakby na coś innego. Tu jeszcze mi troszeczkę brakuje tego. Już większość mam, ale chyba tutaj ile mi brakuje? Raz, dwa... Chyba cztery, tak? Tu są takie próby i też zmiana wyglądu. Taki kamień. Też możemy sobie walki powtarzać. Ponowne rozgrywanie etapów, tryb arcade. Tutaj możemy sobie, widzimy, ile tego jest, ogólnie limity czasowe. Także też taki fajny dosyć pomysł, no ale to jest takie, no mówię, to są można powiedzieć, bossowie, tak? I walki z nimi. Tak naprawdę to są główni bossowie, także. Ponowne rozgrywanie etapów. Tutaj właśnie
Pominięte przedmioty właśnie, bo gdzieś czasami może się zdarzyć tak, że to jest, także widzimy, ile tego już było mniej więcej. Teraz trochę może spoilerów jest oczywiście, no ale też coś tam mogliśmy ominąć, tak? No i hala cnót to takie treningi, ostateczne próby. No i tutaj wygląd możemy zmienić też naszego bohatera, naszej kompanki, naszego brata powiedzmy, naszego pieska, naszego czokobosa. No i też bronię, tak? Oczywiście nasz miecz główny, ale to są tylko skórki, tak? Tutaj już nam się pad rozładowuje, zostało niecałe 4, około 4 minut, także zaraz kończymy, tak tylko wam pokażę jeszcze tutaj, sobie skończymy w tej komnacie, to są właśnie, tu jest właśnie list jakby, to są listy, które wcześniej były, także też tego jest dużo i to też są różne zadania poboczne czasami, a tutaj no taka nasza z dawna znajoma powiedzmy, taka też opiekunka i ona właśnie o tym zadaniu, gdzie byliśmy na tej wyspie, coś tutaj nam przysłała, także tu sobie odczytujemy listy. A tu jest takie nasza ściana wspomnień, to się nazywa, jak widzicie. To są takie różne przedmioty, możemy sobie to właśnie jakby przybliżyć i o tym poczytać, o co to chodzi, tak? Takie pamiątki. Także no ciekawa rzecz, no widzicie, że te kropki, to jeszcze mi troszeczkę tutaj tych pamiątek brakuje, ale to właśnie mówię. O, to jest właśnie ten miecz, który tam znaleźliśmy przed chwilą z pieskiem na tej wyspie. No i to są takie rzeczy, no takie forma znajdziek, ale w formie robienia questów, tak? Nie to, że gdzieś tam to znajdujemy w terenie. Także tak to wygląda. No i dobra, no i to by było chyba na tyle. Tutaj sobie skończymy. Tu jeszcze możemy iść. Wam pokażę może, jeżeli zdążę. Do takiej naszej głównej, jeżeli chodzi o cały lore właśnie i tak dalej. Tutaj ona właśnie nam przy takim stole, nasza taka przyjaciółka właśnie, a tu jest jeszcze te zadania, potwory do ubicia, czyli tu mamy mogla, który nam zadania. Tablica łowiecka to się nazywa i widzicie tutaj te przekreślone, to są potwory, które pokonałem i tu mam, a tutaj jeszcze jest tyle tych zleceń do potworów różnych specjalnych, takich super mocnych przeciwników do zabicia. No i to jest mniej więcej tak opisane, gdzie on może być, to nie jest dokładnie opisana miejscówka, tylko mniej więcej, ja na ten moment ubiłem ich 10 i niektórzy naprawdę stanowili dosyć duże wyzwanie. A tutaj Vivien właśnie przy stole i ona nam tutaj przedstawia całą historię. Także widzicie, ile tego jest. To są postacie, to jest wszystko, jak to jest wszystko powiązane. Profil, możemy sobie poczytać tutaj, o co to chodziło. Cała historia od początku postaci. Kto z kim, gdzie, dlaczego. Także to jest na linii czasu też, mówię, lista postaci, także no widzicie, ile tego jest. A tutaj znowu jest mapa orientacyjna, co się działo w świecie, także to też są takie rzeczy, że szczegóły danych miejsc, co, gdzie się wydarzyło fabularnie, także na linii czasu. Tutaj obecnie to jest ta czerwona linia, rok królestwa, czyli to też fabularnie, także widzicie, jak to się wszystko zmieniało, tutaj takie fajne ikonki, jak były w starych finalach, tam powiedzmy od 1 do 6, także jest tego naprawdę dużo. No dobra, to by było na tyle, tu są jeszcze minione lekcje, także tu sobie też możemy wyjaśnić, ona nam to wyjaśniała, różne rzeczy, także możemy sobie przypomnieć tę historię, także w formie takiego filmiku. Dobra, to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Poglądowy taki filmik na gameplay z Final Fantasy XVI. No i oczywiście gra będzie przez nas omówiona w podcaście szczegółowo. To tylko był taki materiał gameplay poglądowy, żeby zobaczyć sobie graficznie i tak dalej, jak ta gra wygląda.
Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.